A co jeśli prawdy nie ma? O tak zwanych deflacyjnych teoriach prawdy. Piotr Lipski. Zapewne nie taka była jego intencja, ale w czasie słynnej rozmowy z Jezusem Piłat sformułował pytanie, które jest wypisz, wymaluj pytaniem, filozoficznym pytaniem o naturę prawdy. To pytanie to oczywiście słynne cóż to jest prawda? Proszę zauważyć, że Piłat nie pyta Chrystusa, jakie konkretnie zdania są prawdziwe, czy to konkretnie jest prawdą, a tamto fałszem, czy być może coś innego. Tylko pyta, czym jest sama prawda? Cóż to jest ta cecha prawdziwości? Na czym sama prawda polega? I właśnie takie pytanie przyświeca filozoficznym debatom na temat natury prawdziwości. I większość filozofów, które, którzy zajmowali stanowisko w tym sporze, w taki czy inny sposób odpowiadała na to pytanie. To znaczy mówiła, że prawda polega na tym albo na tamtym. Natomiast jest pewna tradycja, która pojawiła się w XX wieku, która ma swoich przedstawicieli do dzisiaj, a zgodnie z którą to pytanie postawione przez Piłata jest. W pewnym sensie źle postawione. Według nich nie ma sensu odpowiadać na pytanie, czym jest prawda, bo w głębokim sensie nie ma w ogóle prawdy. Temu słowu prawda nie odpowiada po stronie rzeczywistości żadna solidna własność. To jest po prostu takie słówko, które z takiego czy innego powodu występuje w języku, ale jemu. Nie odpowiada po stronie rzeczywistości żadna nietrywialna własność. Tego typu teorie przyjęło się nazywać deflacyjnymi teoriami prawdy. Ta nazwa pochodzi od angielskiego słowa deflate, które dosłownie oznacza spuszczać powietrze. No i właśnie te deflacyjne teorie prawdy, mówiąc metaforycznie, Spuszczają powietrze z pojęcia prawdziwości. To nie jest, jak mówiłem, jakaś solidna własność, która by nas jakoś filozoficznie, metafizycznie zobowiązywała. Nic z tych rzeczy. Tego nie ma. Spuszczamy powietrze z pojęcia prawdziwości. I właśnie te deflacyjne teorie prawdy będą przedmiotem niniejszego podcastu. Porządek będzie taki. Najpierw powiem parę słów o tak zwanych nośnikach prawdziwości. Później pokrótce omówimy te konkurencyjne, niedeflacyjne teorie prawdy, głównie po to, żeby skontrastować z tymi niedeflacyjnymi teoriami teorie deflacyjne. No i w następnej kolejności powiem o różnych odmianach deflacyjnych teorii prawdy, a na sam koniec o problemach, y jakie przed tymi teoriami stają. Więc zacznijmy od problemu nośników prawdy. Rozważmy sobie pewną cechę, powiedzmy cechę bycia czerwonym. Czemu przysługuje ta cecha, albo nawet inaczej, czemu może przysługiwać ta cecha? Mam tutaj przed sobą książkę, której okładka jest właśnie czerwona, i inną książkę, której okładka jest innego koloru. Widzimy zatem, że książka może być czerwona. Kubek mógłby być czerwony, rower, samochód. Wszystkie tego typu przedmioty mogą być czerwone. Co łączy te wszystkie przedmioty, które mogłyby być czerwone? No Łączy je to między innymi, że są rozciągłe przestrzenie. Żeby coś mogło być czerwone, żeby coś mogło być w ogóle barwne, to musi być rozciągłe y, przestrzenie. Piosenka na przykład nie może być czerwona. Może w jakimś przenośnym, metafo metaforycznym sensie moglibyśmy powiedzieć, że ta piosenka jest bardziej czerwona, a tamta bardziej niebieska, ale w dosłownym sensie piosenka jako utwór nierozciągły przestrzennie, jako przedmiot nierozciągły przestrzennie nie może być czerwone. Ta cecha nie może w ogóle piosenkom przysługiwać. Moglibyśmy zatem powiedzieć, że nośnikami czerwieni. Albo szerzej, nawet nośnikami jakiegokolwiek koloru są tylko i wyłącznie te przedmioty, które są rozciągłe przestrzennie. I teraz analogicznie możemy się zapytać, jakiego rodzaju przedmioty, jakiego rodzaju obiekty mogą w ogóle być prawdziwe? Czemu prawdziwość może przysługiwać? No bo chyba jednak nie wszystkiemu. Przyjrzyjmy się, kiedy my używamy tego słowa prawdziwy. Mówimy na przykład, że o to jest prawdziwy przyjaciel, albo mówimy, że o to jest prawdziwa perła. A więc wydaje się, że tą prawdziwość, przynajmniej czasami, przypisujemy pewnym przedmiotom. W sensie szerokim, ale przedmiotom, przyjaciołom, perłom, jakimś innym obiektom. Ale co to znaczy, kiedy mówimy, że to jest prawdziwy przyjaciel, albo że to jest prawdziwa perła? Aby dobrze zrozumieć, co my mówimy w takich przypadkach, to najlepiej się zastanowić, co by to znaczyło, że to nie jest prawdziwy przyjaciel albo to nie jest prawdziwa perła. Jeżeli mówię, że ktoś nie jest moim prawdziwym przyjacielem, to mam na myśli, że sprawiał takie wrażenie, być może, ale jak przyszło co do czego, to zachował się w sposób, który niezbicie świadczy o tym, że jednak nie jest moim przyjacielem. Czyli ostatecznie, on okazał się być nieprawdziwym przyjacielem, znaczy tyle, że zdanie, on jest moim przyjacielem, jest fałszywe. Po prostu nie jest jednak tym przyjacielem. Podobnie z perłą. Powiedzieć, że to nie jest prawdziwa perła, to znaczy, że zdanie mówiące o tym, że to jest perła, jest po prostu fałszywe. Prowadzi nas to do tego, co filozofowie najczęściej uważali za nośniki prawdziwości. A najczęściej zanośniki prawdziwości uznawane były zdania, sądy, myśli albo przekonania. To właśnie tego typu obiekty są prawdziwe lub fałszywe w sensie dokładnym. Przedmioty takie jak perły czy przyjaciele to nie są rzeczy prawdziwe lub fałszywe w sensie dosłownym. W sensie dosłownym prawdziwe lub fałszywe są, tak jak powiedziałem, pewne sądy, zdania, myśli czy przekonania. Takie obiekty, które coś Znaczą. No, ale na czym ta prawdziwość lub fałszywość naszych zdań, sądów, tudzież myśli czy przekonań polega? No, i tutaj już były różne propozycje. Zwykle wyróżnia się trzy podstawowe niedeflacyjne teorie. To jest klasyczna teoria albo teoria korespondencyjna, teoria koherencyjna i teoria Pragmatyczna. Nie będziemy wchodzić w szczegóły tych teorii, ale bardzo krótko na pewnym przykładzie wytłumaczę, co według przedstawicieli każdej z tych teorii znaczy, że pewne zdanie czy pewna myśl jest prawdziwa. Żeby nam było łatwiej, weźmy właśnie jakieś konkretne zdanie czy konkretną myśl. Niechaj będzie to zdanie, że Rzym jest stolicą Włoch. Zdanie albo myśl, która jest z tym zdaniem skojarzona, tudzież sąd logiczny, który jest treścią tej, tego zdania. Otóż, co to znaczy, że to zdanie jest prawdziwe? Zwolennicy klasycznej korespondencyjnej teorii prawdy uważają, że prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością, że myśl ma pewną treść, i jeżeli rzeczywistość odpowiada tej treści wyrażonej w pewnej myśli, to taka myśl jest prawdziwa. Natomiast jeżeli rzeczywistość nie odpowiada, nie, nie koresponduje z treścią tej myśli, no to taka myśl czy takie zdanie jest fałszywe. Według zwolenników tej teorii, zdanie Rzym jest stolicą. Włoch jest prawdziwe, dlatego, że rzeczywiście w świecie zachodzi taki stan rzeczy, który odpowiada treści tej myśli czy tego zdania. To znaczy, Rzym faktycznie jest stolicą Włoch. Taki stan rzeczy zachodzi, on odpowiada treści tego zdania. To jest chyba najbardziej popularna koncepcja prawdziwości, która obecna jest w filozofii. No, od starożytności aż do dzisiaj i chyba ma najwięcej zwolenników, nawet nie będę ich tutaj wymieniał. Na pewno możecie Państwo znaleźć często cytowane fragmenty z Arystotelesa, który definiuje prawdę właśnie w takim duchu. A żeby podać jakiś taki bardziej współczesny nam przykład, to wspomnę, że bardzo znany polski filozof i logik najbardziej chyba znany polski logik Alfred Tarski, który zresztą sformułował tak zwaną semantyczną koncepcję prawdy, też opowiadał się za tymi intuicjami korespondencyjnymi. Więc to jest ta pierwsza koncepcja niedeflacyjna, najbardziej popularna, chyba jak mówię, koncepcja prawdy. Według drugiej koncepcji, czyli koherencyjnej teorii prawdy, prawdziwość jakiegoś zdania. Polega na jego spójności, koherencji właśnie z innymi zdaniami przyjmowanymi przez jakiś podmiot. A więc w tym konkretnym omawianym przez nas e, przypadku zdanie Rzym jest stolicą Włoch jest prawdziwe nie dlatego, że tam zachodzi jakaś korespondencja pomiędzy tym zdaniem a rzeczywistością, ale dlatego, że to zdanie jest spójne. Zgadza się, jest niesprzeczne z innymi zdaniami, które uznaję. Uznaję wiele innych zdań. Wiem, że Rzym jest miastem włoskim. Wiem, że Rzym jest siedzibą władz państwowych państwa włoskiego i to wszystko pozostaje we współ, w spójności z, z tym właśnie sądem, że Rzym jest stolicą Włoch. Dlatego właśnie to zdanie jest prawdziwe. No i wreszcie trzecia y, koncepcja to jest koncepcja pragmatyczna. I według tej koncepcji prawdziwość jakiegoś zdania polega na jego zgodności z pewną praktyką. W ramach pragmatyzmu możemy spotkać kilka odmian koncepcji prawdy. Trochę inaczej na ten temat mówił Charles Sanders Peirce, trochę inaczej William James. Ale tak czy siak jest to związane z pewną praktyką, pewną praktyką badawczą, albo nawet pozabadawczą praktyką. A więc w tym konkretnym przypadku to zdanie Rzym jest stolicą Włoch jest prawdziwe, dlatego że gdybyśmy podjęli się pewnego badania tego tematu, to efektem tego badania byłoby właśnie dojście do wniosku, że Rzym jest stolicą Włoch. Albo przyjęcie takiego poglądu, że Rzym jest stolicą Włoch, będzie pozytywnie korelowało z moim działaniem. Moje działanie, które będzie oparte na takim przekonaniu, będzie po prostu skuteczne. Jeżeli będę chciał dojechać do stolicy Włoch i pojadę, żeby na przykład załatwić coś w jakimś urzędzie państwowym i pojadę do Rzymu, to takie działanie będzie Skuteczne po prostu. Gdybym pojechał do jakiegoś innego miasta, będzie nieskuteczne. I właśnie ta skuteczność decyduje o tym, że to zdanie jest prawdziwe. Dodam tylko na marginesie, że ta koherencyjna teoria prawdy raczej wyklucza się z klasyczną, podczas gdy ta pragmatyczna niekoniecznie. Niektórzy z przedstawicieli pragmatyzmu wcale nie odżegnywali się. Od tych intuicji korespondencyjnych, sądzili tylko, że bardziej fundamentalne jest to odniesienie do praktyki, a nie do odpowiedniości czy korespondencji pomiędzy zdaniem a rzeczywistością. Ale jak widzimy, wszystkie te koncepcje uważają, że prawdziwość to jest taka porządna cecha, która przysługuje pewnym, właśnie zdaniom, sądom czy myślom. No, i każda w inny sposób, ale każda tłumaczy, na czym ta własność polega. To, co wyróżnia deflacjonistów od przedstawicieli wszystkich omówionych dotychczas teorii, to przekonanie, jak już powiedziałem wcześniej, że prawdziwości nie odpowiada żadna solidna cecha w świecie. To jest tylko pewne słowo, którego używamy w języku, ale Temu nie odpowiada żadna własność po stronie świata. Prawdziwość na niczym nie polega nie ma prawdziwości w takim twardym sensie. Jednak dość często mówimy, że coś jest prawdziwe, że jest prawdą, że coś tam, albo jest nieprawdą, że coś tam. Jak zatem deflacjoniści tłumaczą takie wyrażenia, w których to słowo prawdziwy, prawda się pojawia? Najbardziej podstawową, chyba, odmianą teorii deflacyjnych jest tak zwana redundancyjna teoria prawdy, nazywana też czasami minimalistyczną teorią prawdy. Między redundancyjną a minimalistyczną teorią prawdy są pewne różnice, ale w tym podcaście możemy te różnice pominąć. Więc zwolennicy tej teorii podkreślają znaczenie pewnego faktu. Otóż uważają oni, i to jest chyba akurat słuszna obserwacja, że powiedzieć, że coś jest prawdą, to tyle po prostu, co powiedzieć, że to coś. Powiedzieć, że jest prawdą, że Rzym jest stolicą Włoch, to tyle, co powiedzieć po prostu, że Rzym jest stolicą Włoch. Powiedzieć, że jest prawdą, że słucham filozoficznego podcastu, to po prostu tyle, co powiedzieć, że słucham filozoficznego podcastu. Zwolennicy redundancyjnej teorii prawdy idą jednak o krok dalej. Twierdzą oni, że wspomniana przed chwilą równoważność, to stwierdzenie, że powiedzieć, że coś jest prawdą, to tyle, co powiedzieć, to coś, wyczerpuje całe znaczenie terminu prawdziwy. Nie ma już nic poza tym, co można byłoby o prawdzie powiedzieć. W tym sensie to słowo prawda staje się na dobrą sprawę, słowem zbędnym, redundantnym, właśnie jak mówimy w takim żargonie filozoficznym. Moglibyśmy wyrugować to słowo z języka i nic by się nie stało. Ekspresywność naszego języka by nie zmalała. To znaczy, każdą myśl, którą możemy wyrazić przy pomocy słówka prawdziwy, moglibyśmy też wyrazić bez pomocy tego słówka. Proszę zauważyć, że dzisiaj rzeczywiście często używamy tego słówka prawdziwy, właśnie w taki redundantny sposób. Często słyszy się jakieś wypowiedzi, ktoś tam coś opowiada i w którymś momencie wtrąca do swojej opowieści, ale tak naprawdę coś tam, ale tak naprawdę to coś tam. Co autor takiej wypowiedzi ma na myśli? No przecież chyba nie sugeruje, że te zdania wcześniejsze były nieprawdziwe, a teraz dopiero zaczyna mówić prawdę. Na dobrą sprawę moglibyśmy to wtrącenie, ale tak naprawdę coś tam usunąć i dla treści komunikatu nie miałoby to chyba większego znaczenia. Poza redundancyjną teorią są jeszcze dwie teorie, które są zwykle kojarzone z deflacjonizmem. To jest performatywna teoria Petera Strawsona i po angielsku zwana Prosentential Theory of Truth, ja proponuję tłumaczyć to tutaj na polski jako zazdaniowa teoria prawdy. Natomiast w odniesieniu do tych dwóch teorii, do performatywnej i zazdaniowej teorii prawdy, zdania są podzielone. Niektórzy autorzy uważają je po prostu za odmiany deflacjonizmu. Inni uważają, że one są bliskimi kuzynami deflacjonizmu, ale nie są już teoriami deflacjonistycznymi sensu stricto. Performatywna teoria prawdy opiera się na rozróżnieniu aktów mowy na tak zwane performatywy i konstatacje. Konstatacje są to takie akty mowy, w których po prostu. Stwierdza się pewien fakt, coś się konstatuje. Jeżeli mówię właśnie, że Rzym jest stolicą Włoch, albo że Wisła jest krótsza od Renu, to mówię po prostu, stwierdzam pewne fakty, konstatuję, to są konstatacje. Natomiast nie zawsze języka używa się po to, żeby coś po prostu stwierdzać, przekazywać jakąś informację. Czasami przy pomocy języka. Dokonujemy pewnych zmian albo wykonujemy pewne czynności poprzez sam akt wypowiedzenia pewnych słów. I właśnie tego typu akty nazywamy performatywami. Od angielskiego perform, czyli wykonywać. Używając tutaj pewnych słów, działamy, coś zmieniamy w świecie. Jeżeli na przykład narzeczony mówi, narzeczonej, biorę sobie ciebie za żonę, a ona mówi jemu: Biorę sobie ciebie za męża, no to oni nie informują siebie nawzajem o jakimś tam fakcie, tylko właśnie robią to, co mówią. Na tym właśnie polega branie sobie kogoś za żonę albo branie sobie kogoś za męża, na wypowiedzeniu tych słów, plus jeszcze parę innych czynności, ale kluczowe jest wypowiedzenie tych słów. Tego typu wypowiedzi, jeszcze raz to powtarzam, to są performatywy. Jak formułujemy taki performatyw, to nie stwierdzamy jakiegoś faktu, tylko coś wykonujemy. Podejmujemy jakąś akcję. I oczywiście performatywy nie są ani prawdziwe w sensie ścisłym, ani fałszywe. Mogą być ewentualnie skuteczne lub nieskuteczne, ważne lub nieważne, ale nie są prawdziwe lub fałszywe. Według tej. Performatywnej teorii prawdy, zdania, w których pojawia się to słówko prawdziwy, czyli zdania typu to prawda, że Rzym jest stolicą Włoch, to są właśnie takie performatywy. Jak mówię to prawda, że Rzym jest stolicą Włoch, to ja nie stwierdzam żadnego faktu według zwolenników tej teorii, tylko wykonuję pewną czynność. Co ja robię? Ja. Wyrażam swoją aprobatę dla tego zdania, Rzym jest stolicą Włoch. Albo ewentualnie zachęcam innych do tego, żeby oni w to, to zdanie przyjęli. Natomiast nie stwierdzam żadnego faktu. Nie orzekam o tym zdaniu żadnej własności. Ja po prostu jeszcze raz wyrażam moje nastawienie do tego zdania. Ewentualnie zachęcam innych do tego, żeby to zdanie przyjęli. No i powiedzmy jeszcze parę słów o tej ostatniej odmianie, tak zwanej zazdaniowej teorii prawdy. Cóż to są te dziwne zazdania? Przypominam, to jest termin, jakim proponuje tłumaczyć angielskie słowo pro-sentence. Otóż o co chodzi? W języku poza imionami mamy również zaimki. One występują za. Imiona właśnie zastępują pewne imiona. Mogę się do kogoś odnieść używając jego imienia, mogę o kimś powiedzieć to jest Kasia, Basia, Michał czy Piotr, ale również mogę się do tych samych osób odnieść używając pewnych zaimków, mówiąc ona lub on. Podobnie jest w przypadku miejsc. Mogę użyć nazwy jakiegoś miejsca albo powiedzieć tutaj, ewentualnie tam. Według zwolenników zazdaniowej teorii prawdy, w podobny sposób możemy się odnosić nie tylko do imion pewnych osób czy miejsc, ale również w stosunku do całych zdań. Jest w języku pewien mechanizm, który pozwala nam odnosić się do zdań nie po, przez wypowiedzenie całych tych zdań, ale właśnie w jakiś inny sposób. No, i według zwolenników tej teorii, takim zazdaniem jest właśnie słówko jest prawdą. To wygląda mniej więcej tak. Wyobraźmy sobie jakiś dialog. Ktoś mówi: Rzym jest stolicą Włoch, a ktoś inny mówi: Tak, to prawda. To, co powiedziała tamta osoba, to jest prawda. Według zwolenników tej teorii, powiedzieć, że coś jest prawdą, to po prostu powtórzyć to zdanie. Jeżeli ktoś mówi tak, to prawda to, co on przed chwilą powiedział, to tyle, co powtórzyć to, co on przed chwilą powiedział. Ale poza tym słówko prawdziwy do niczego innego nie służy. To jest tylko takie zazdanie, taki odpowiednik, zdaniowy odpowiednik zaimka. I to wszystko. Na koniec zastanówmy się nad poprawnością, trafnością tych deflacyjnych teorii prawdy. Jak wszystkie teorie filozoficzne, również te teorie są przedmiotem krytyki. Jeden ze współczesnych przedstawicieli deflacjonizmu, Paul Horwich, wylicza kilkadziesiąt zarzutów pod adresem tej teorii. Oczywiście nie będę tutaj ich wszystkich przytaczał. Wielu krytyków zwraca uwagę na to, że nawet jeśli obserwacje deflacjonistów są niekiedy trafne, to nie są zawsze trafne. I w związku z tym nie nadają się jako uniwersalne teorie prawdy. Może, tak jak mówię, w niektórych przypadkach rzeczywiście to słówko prawdziwy działa tak, jakby chcieli deflacjoniści, ale nie zawsze. I tak na przykład zwolennikom redundancyjnej teorii prawdy zarzuca się, że są takie konteksty, w których tego słówka prawdziwy nie da się po prostu usunąć. Nie jest ono redundantne. Jeżeli znamy treść pewnego sądu, to rzeczywiście i mówimy, że ten sąd jest prawdziwy, no to rzeczywiście wydaje się, że możemy pozbyć się tego słówka prawdziwy. Jeżeli wiemy, że treść y, sądu, czy ta myśl, o której rozmawiamy, to jest powiedzmy ta myśl, że Rzym jest stolicą Włoch, no to powiedzieć jest prawdą, że Rzym jest stolicą Włoch, to tyle samo co powiedzieć że Rzym jest stolicą Włoch. W takich przypadkach to słówko prawdziwy może i rzeczywiście jest redundantne. W każdym razie w niektórych kontekstach. Ale czasami jest tak, że mówimy, że pewne sądy są prawdziwe, mimo że nie znamy ich treści. A więc nie jesteśmy w stanie wyrazić po prostu tego sądu. Wiem na przykład, że ktoś tam coś wczoraj powiedział. I skądinąd wiem, że ten ktoś jest specjalistą w dyscyplinie, w której się wypowiadał. Kasia na przykład mówiła coś. O filmach z Jamesem Bondem, a wiem, że Kasia na temat tych filmów wie wszystko. Nie wiem, co ona konkretnie powiedziała, ale jestem przekonany, że to, co powiedziała, jest prawdziwe. I mówię, to, co powiedziała wczoraj Kasia o filmach z Jamesem Bondem, jest prawdziwe. Zgodnie z tą redundancyjną teorią prawdy, powinienem móc pozbyć się tego słówka prawdziwy i po prostu wyrazić ten sąd, który Kasia y, powiedziała, czy tam wyraziła. No ale ja nie wiem właśnie, jaki ona sąd konkretnie wyraziła. Chcę powiedzieć, że cokolwiek powiedziała, to jest prawdą. Oczywiście zwolennicy redundancyjnej teorii prawdy nie są tutaj bez szans i, i formują pewne odpowiedzi, ale jest to jakiś problem. Zwolennikom performatywnej teorii prawdy zarzuca się z kolei, że gdyby rzeczywiście powiedzenie jest prawdą, że coś tam, było tylko wyrażeniem pewnej aprobaty dla jakiegoś sądu i zawsze by działało tylko w taki sposób, no to powinny się w języku pojawiać wyrażenia typu: wyrzuć śmieci jest prawdą, bo oznaczałoby to tyle, że ja aprobuję to, to zdanie wyrzuć śmieci czyli innymi słowy no, zachęcam Cię do tego, żebyś wyrzucił śmieci. No, ale przecież tak, nie mówimy e, nigdy, nie mówimy, że wyrzuć śmieci jest prawdą, więc to pokazuje, że to słówko jest prawdą, no nie tylko wyrażaniu pewnej aprobaty służy. Z kolei przeciwko zazdaniowej teorii prawdy formułuje się czasami zarzuty związane ze zdaniami typu jest prawdą, że i jakiś tam konkretny sąd. Jeżeli to słówko jest prawdą, że jest takim zazdaniem, takim skrótem, który ma zastępować pewne zdania, takim właśnie jak zaimki zastępują pewne imiona, no to jak wytłumaczyć zdania typu jest prawdą, że coś tam. Czyli te zdania, które są podstawowe dla zwolenników redundancyjnej teorii prawdy. Jeżeli coś mówimy o jakiejś osobie, no to albo używamy imienia tej osoby albo zaimka. Raczej nie używamy jednego i drugiego. Mówimy Kasia albo ona, ale rzadko mówimy albo w ogóle nie mówimy ona Kasia. To jest dosyć dziwna yy, struktura. I podobnie tutaj. Powinniśmy albo używać całego zdania, albo tego za zdania, czyli jest prawdziwe. Powinniśmy mówić albo Rzym jest stolicą Włoch, albo po prostu to prawda i tyle. To prawda, że Rzym jest stolicą Włoch, brzmiałoby zatem analogicznie do ona Kasia albo on Michał. I znowu, deflacjoniści nie są tutaj bez szans, ale wymaga to już pewnej gimnastyki intelektualnej, żeby się z tego zarzutu wybronić. Poza takimi szczegółowymi zarzutami do poszczególnych odmian teorii deflacjonistycznych jest jednak pewien zarzut natury ogólnej. Zarzut, który można sformułować pod adresem każdej ze wspomnianych wersji deflacjonizmu. Autorem tego zarzutu jest Crispin Wright. Proponuje on, aby zastanowić się, dlaczego mimo wszystko mówimy, że jakieś sądy są prawdziwe, a o innych nie mówimy, że są prawdziwe. Nawet jeżeli to słówko jest zbędne, jak chcieliby redundancjoniści, nawet jeżeli mogę za każdym razem je wyrzucić, to jednak pewne sądy przyjmuje, a innych sądów nie przyjmuje. Sąd Rzym jest stolicą Włoch przyjmuje, natomiast sądu Rzym jest stolicą Anglii nie przyjmuje. No i pyta Wright, dlaczego, dlaczego ten sąd przyjmuje, a tamtego nie przyjmuje. Musi być jakaś racja. Wright mówi o jakiejś normie, z uwagi na którą ja niektóre sądy przyjmuję, a innych nie przyjmuję. Argumentacja Wrighta jest dosyć skomplikowana, ale sprowadza się do tego, że ta norma, ten powód, dla którego ja przyjmuję jedne sądy, a innych nie przyjmuję, to właśnie może być uznane za tą pewną solidną, zobowiązującą mnie metafizycznie własność prawdziwości. I sztuczki deflacjonistów nie zmienią tego faktu, wcale nie spuszczą powietrza z pojęcia prawdziwości. Tam musi coś być. Gdyby tego czegoś nie było, to nie byłoby w ogóle racji, żeby jedne sądy uznawać, a innych nie uznawać. To, co tutaj powiedziałem, jest tylko oczywiście wprowadzeniem do dyskusji wokół deflacyjnych teorii prawdy. Ta dyskusja trwa do dzisiaj, o czym świadczy chociażby niedawna publikacja polskiego filozofa Cezarego Cieślińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcona właśnie deflacyjnym teoriom prawdy. Być może ten temat kogoś z Państwa zainteresował i być może w przyszłości Państwo też napiszecie jakąś książkę o deflacyjnych teoriach prawdy. Mówił Piotr Lipski.